witam Was, docent polskiej menu browary.pl. Jest Marlena. Jestem. Tak wyszło trochę, że będziemy pić piwo Birbanta, a zupełnie nie mieliśmy o tym rozmawiać. Ale przed samym warszawskim festiwalem piwa po taką paczkę musiałem się pofatygować do sklepu. Tam jest jakiś... Z odzieżą. Nie odzież, tylko jakiś makijaż, coś a la... Taki salon kosmetyczny. No, w każdym razie w takich miejscach można. Tak, zostawili Beer Band Box w salonie kosmetycznym, także dziękuję kurierowi, dziękuję ekipie Beer Banta i też właśnie myślę, że fajnie będzie wrócić do festiwalu przy piwie Beer Banta, ponieważ bardzo fajny materiał, tak mi się wydaje. Taki dosyć. Taki spontaniczny wyszedł. No, zobaczycie, co tam się nie działo na stanowisku Beer Banta i. Tam troszkę w klimacie roastu trochę było jazdy po chłopakach, więc może tak trochę w ramach przeprosin. Ale może takie nasze... Okay. Że takie może te nasze przeprosiny to może takie będą... Znaczy twoje, nie moje. No właściwie tak. Ja nie mam sensu. Chłopaki dwa piwa przysłali. Jedno to ten słynny Powder Man, czyli Vermont IPA na wymrażanym chmielu Citra. Natomiast to, czego jeszcze w ogóle nie piliśmy, to jest Sensei, czyli Sorachi White IPA. Tak, bo to pierwsze piliśmy na festiwalu. Tak, to piliśmy na festiwalu i to zobaczycie na wideo, jakie kiedyś w końcu ono zostanie opublikowane. Proszę bardzo, Marleno. Bo normalnie tak do ciebie nie mówię. Nie mówisz, Marleno. Tak jak ty do mnie nie mówisz... Docencie. No właściwie tak. Docencie. Właściwie tak. Docencie. Dobra, to szybki sprawdzian. Co tu jest? No i chyba nie będzie przeprosin Beer Banta. No bo ja tutaj czuję takie słodowo-melanoidynowe nuty. Takie trochę jak gdyby, że przepasteryzowane. W dodatkach miało być skórka pomarańczy, kolendra. Ja czuję takie owoce delikatne w tym aromacie. Ale jednak ta melanoida, melanoida i karmel mi tutaj troszkę się pałęta, taka, więc... Taka słodowość też może troszkę jest. No dobra, to może się nie skupiajmy na tym aromacie, tylko od razu sobie weźmy byka. Tak, nie wnikajmy. Nie wnikajmy. O, w smaku owocowo. Jest taki specyficzny posmak, ale on jest przyjemny. Wiesz co, według mnie to jest właśnie posmak pasteryzacji. W sensie, że jest zbyt piwo przegrzane. No więc no, miały być przeprosiny, a jest znowu szczera opinia, jak to zwykle na polskim niprowary.pl. Ale do rzeczy, czyli wrażenia po warszawskim festiwalu piwa. Chcesz się podzielić wrażeniami? Tak? No nie tylko ja swoimi, ale również mam nadzieję, że ty się podzielisz. Ale ja byłam jeden dzień, to tak naprawdę ledwo liznęłam wrażeń. Okej, a powiedz mi, a byłaś kiedyś dłużej niż jeden dzień? Tak. Byłaś 3 dni? Byłam. W zeszłym, może nie w zeszłej edycji, tylko rok temu. No i to może zaczniemy od twoich wrażeń, jak to jest właśnie być jeden dzień na festiwalu. Przede wszystkim widać to zmęczenie u ludzi po tych 2 dniach, jak ja przychodzę, jestem pierwszy dzień, a tutaj ludzie są już troszkę zmęczeni, ale dawali radę. Trafiłaś w sedno, ponieważ na razie opublikowałem materiały tak właściwie z pierwszego i drugiego dnia i od razu się chcę wytłumaczyć, że to co będzie z dnia trzeciego, te materiały wideo, no to właściwie nie wiem, czy one się powinny ukazywać, bo widać to zmęczenie. No ogólne, że organizm jednak jest w innej formie. Ale i zmęczenie uczestników, twoje, tym bardziej moje, tak, bardziej moje. Nie no i piwowarów, i nie tylko piwowarów też, że będzie słynna akcja Komara. Nie wiem, czy widziałem. A, tak.
No, to się nagrało? To się nagrało. Także wypatrujcie materiału. Komar pozdrawiamy. Komar pozdrawiamy. Będzie, ale będzie. Komar tego nie pamięta. Ja też tego nie pamiętałem, póki nie zobaczyłem tego. Ja nie przypomniałam. No więc tak, uprzedzamy, że rzeczywiście trzeci dzień materiału kręcone tego trzeciego dnia, no to nie jest szczyt elokwencji, wysławiania się i najwyższej formy przeprowadzania wywiadów. No ale to jest właśnie taki urok festiwali, że ja nie mówię, że to jest za długo, bo przy tej ilości piw, które były do spróbowania, czyli już znowu można powiedzieć kolejna edycja z około setką premierowych piw, ale 80 chyba jakoś. No, to znaczy to jest w ogóle nie do ogarnięcia i trzeba po prostu się fokusować. Powiem tak, dla mnie ta edycja to było tak wszystko po staremu, wszystko stabilnie, czułem się nie tyle jak w domu, ale o, znowu jest warszawski festiwal piwa, znowu są znajome twarze, znowu jest tak jak bywało poprzednio. Ale chyba swoją uwagę jakby największą skupiłeś chyba na pracowni piwa, tak? Z tego względu, że oni jednak przygotowali tą ofertę naprawdę taką mega konkretną, więc... Dokładnie, dokładnie tak. Znaczy, to mi się marzy, żeby za każdym razem na festiwalu było jakieś nowum, już nie tylko nowe piwa. No, nowe stoisko mieli nowego pracownika tajemniczego. No pracownik chyba tutaj Jacer. Jest. Jacer mocno wszedł na scenę. Zdecydowanie. Więc trochę mi się marzy, żeby to szło w tą stronę, że nie tylko mamy te nowe piwa, ale żeby w ogóle ten festiwal miał coś w sobie nowego i tutaj zdecydowanie właśnie pracownia piwa zapunktowała, bo było to nowe stoisko, nowe, no 16 nowości. Piwa z laboratorium pracowni piwa niedostępne w Warszawie były, więc pracownia piwa była one takim... One się momentalnie tak naprawdę kończyły. No tak? Kończyły się i były podpinane oczywiście kolejne. Więc mi się marzy, żeby właśnie takie sytuacje były. Każdy browar szykował takie specjalne eventy na festiwal warszawski jak pracownia, ale pracownie było łatwiej, bo oni powiedzieli tak, no my jeszcze będziemy na kolejną Warszawę, będziemy oczywiście na swoim festiwalu One More Beer Festival, mają być w Annapolu na tym namiotowo-śpiworowym festiwalu i do widzenia i kończymy polskie festiwale, bytność na polskich festiwalach i w tym momencie rzeczywiście taki event na Warszawę można zrobić. Michał, a powiedz mi, co myślisz o panelach w aktualnej edycji festiwalu warszawskiego, bo słyszałam opinię, że zdarzały się sytuacje, że osoby, które występowały, w pewnym momencie kupiły wątek i nie wiadomo było, o czym mowa. Czy zaobserwowałeś tego typu sytuacje, czy...? Ale nie mówisz o moim wykładzie. Nie, mówię o panelach dyskusyjnych, panie. To miałeś wykład. No więc ja nie zgubiłem wątku i może to źle, bo cały czas gadałem tylko o temacie, zamiast jednak trochę wejść w interakcję z publicznością. Wszedłem w interakcję na ostatnim panelu dyskusyjnym, wtargnąłem na scenę i coś tam było właśnie odejście od tematu. Ale nie, no generalnie no, panele panelami... Słyszałam takie opinie po prostu. No myślę, że trochę za późno jest na te panele. I w ogóle tyle się dzieje na festiwalu, że ciężko i ogarnąć piwa i panele. Ja powiem tak, lubię te nowości, bardzo mi się podobało Jarecki. Jarecki gotuje. To wystąpienie Jareckiego, kiedy ta interakcja z publicznością, no, gotował. Jarecki, twoje piwo, wiesz jaką mam opinię na ten temat, niespecjalnie tam mi to podchodzi, ale to co zrobiłeś na scenie to jest klasa, jesteś showmanem i absolutnie... Ale przecież przyznasz, że na każdej bitwie piwnej... Tak, show robił. Tak on jest. Wychodzi i on robi show. Także... Nieważne jaki ma piwo, ale show robi. Tutaj mocny punkt dla Jareckiego za show na scenie. Ty, Marlena, nie pamiętasz tych czasów festiwalu Birofilia, kiedy się jeździło do Żywca na festiwal i wiesz, kto gotował wtedy na scenie? Mógłbym zrobić konkurs, ale oczywiście my to powiemy, więc nie będzie konkursu. No kto jest taki piwowar, co to... nie wiem, czy lubi gotować, ale no, właściwie zaczynał od kucharzenia w swoim lokalu. Wojtek Franczyk. Brawo, Marlena. No, Wojtuś, widzisz, jakie masz poważanie i przypomnienie o swojej pozycji kucharza. Także Wojtek w takim białym kitlu,
ostro tam pichcił w garach na scenie festiwalu Bryfilia. Myślę, że przypomnienie takich zdjęć zrobi dużą frajdę ludziom, bo już nikt nie pamięta, że Wojtek tam właśnie ostro kucharzył. No więc trochę właśnie brakuje mi tego świeżego powiewu, nowości, żeby coś się działo. No a poza tym no festiwal jest bardzo duży, bardzo dużo się dzieje i te trzy dni są optymalne. Wiadomo, że trzeciego dnia już jest zmęczenie, kiedy ale... Kiedy był największy tłum? W piątek? Był problem z przedostaniem się? Piątek wiadomo wieczorem, sobota wieczorem, ale piątek wieczorem to zdecydowanie największy sobota tłum. Sobota chyba nie było tak. Było optymalnie. I zauważ, że edycja jesienna festiwalu była mniej liczna niż edycja wiosenna, więc na jesień podejrzewam już takich tłumów nie będzie. Według tam wyliczeń organizatorów przewinęło się 20 tysięcy ludzi. No i okej, no następny festiwal tak duży, no to pewnie będzie Wrocław, ale to już jest zupełnie inny charakter i słyszymy, że niektórzy, nie tylko pracownie, ale i inni odpuszczają Wrocław po doświadczeniach zeszłego roku, więc będzie to zupełnie inny festiwal. No, zobaczymy. Repeta? No, birbanty jednak słodkie smakuje. No takie jest trochę słodkawe. Troszkę. No, to przepasteryzowanie czuć, więc znowu birbanty. Ale ten box, bardzo fajny box. Także za boksa... Tak, bo to mi się kojarzy z takimi chyba... Takim opakowaniem na prezent, będziesz to włożyć... Albo na fast fooda, takiego hipsterskiego. Że hot doga na przykład w Jabberze w pudełku można ten dostać. Co no ja nie wiem, czy się nie rozgadaliśmy za bardzo. Dziękuję Wam za witanie się z nami. No ja dziękuję za życzenia pod poprzednim filmikiem. Podchodziliście, robiliście sobie zdjęcia z nami, mówiliście, ale docent, ale nagrywaj z Mareną, bo widzisz, że to ludzie oglądają, a tej reszty to w ogóle tego nikt nie ogląda. Nie, to tak no. Nie było, Michał. Nie. Tak właśnie było. No więc oglądacie to jesteście dowodem na to właśnie, że macie rację, tak, że kobieta zawsze bardziej przyciąga atencję. No, ale mówię, w kolejnych dniach będą się pokazywać materiały z UFDP. Nie wszystko na raz. Tak, i dużo się działo, właśnie taka trochę imprezownia była, ale, no, ale taki urok festiwali. No więc słuchajcie, do zobaczenia na kolejnym festiwalu. Mówię tak, bardzo fajnie teraz, żeby te nadchodzą takie trochę bardziej kameralne festiwale. Bardzo liczę na 100% craft artezana. Nie byłaś, nie miałaś okazji, może tym razem... W czerwcu? Tak, to jest przełom czerwca, lipca. Także właśnie tak trochę bez napinki, tylko z 6 browarami, chill out totalny. Myślę, że to jest fajna odmiana od tego tłumu, od tej masakrycznej ilości piw, ale nie czuję się taki, jak napisałem poprzednio, wrażenia weterana. Teraz na WFP nie czułem się jak weteran. Skupiłem swoją uwagę na poszczególnych browarach, z nimi zrobiłem materiał i to jest po prostu dobra metoda. Nie łapać wszystkiego po trochu, tylko punktowo i dogłębnie. Zdrówko. Wasze zdrowie. Tak jest. Na razie.